Po wakacyjnej przerwie witam wszystkich serdecznie i kontynuuję spełnianie życzeń. Tym życzeniem Jerzym pokazywał swój tok myślenia. To ma większy wymiar. Dobieram partie, które pokażą, jak budować repertuar debiutowy. Partia z 20 maja 17 roku, czyli jeszcze nie miałem jeszcze kanału na YouTubie. Przeciwnik się nazywa Hezgoal. Ranking nieważny. Koniś F3. Najdokładniejsza kolejność posunięć. Koniś kontroluje pole E5. Biały nie może postawić pionka na E5. Wykluczamy w ten sposób całą gamę debiutów i wariantów. C4. Piona nie bijemy. Bicie na D5 w najbliższej przyszłości nie jest dobre, bo wprowadzimy do gry białopolowego końca. C4 i G3 w trzecim ruchu, najdokładniejsza kolejność posunięć. Piona zawsze odbijemy albo koniem, albo hetmanem za 4. Kończymy rozwój. A to już spryciarz gra. O, ale tu biały mi grał Nakamura, Aronian, Shirov, Carlsen, Grandelus, Misho Cebalo. No to my też gramy. Nie możemy rozwijać, przerywamy na chwilę debiut, bo chcemy tego gońca strzelić. Koniś napad, goniec napad. Goniec C6. W ucho. I idziemy odbić piona. Przy okazji tu chcemy na C6 zrobić kuku. Ale zanim to zrobimy, robimy roszadkę. Tu koń na C6 stoi źle. Blokuje piona, który mógłby stanąć i na tych dwóch polach byłby klin pionowy przeciwko gońcowi. Warto stawiać. Czarny nie kończy rozwoju. Idziemy po piona, bo trzeba piona zdjąć, bo nam przeszkadza w rozwoju A6. Błąd. Niedokładność. Ruch z gry środkowej. Nie wiadomo po co. Dodatkowe osłabienie. Bijemy. I teraz pytanie, którego? Chyba tego, no, chociaż tego na C4 też można było. Stoimy na trzech pionach. Nie wymieniamy hetmanów. Czarny jest opóźniony w rozwoju. A teraz wymieniamy hetmany. Na hetmana 7 grozi nam goniec C5. Musieli grać jakieś. Jakieś A4. Nie wiadomo, co z tym zrobić. Nie wdajemy się w bijatykę. Widzimy dwa słabe piony. Co teraz? No koniś wchodzi. Musimy wprowadzić czarnopolowego gońca. Nie możemy pchnąć piona, bo nam popsuje, więc chcemy odbić wieżą. Znowu nie wiadomo, po co ten ruch. I goniec za chwilę wyjdzie do gry. Skoczek F6. Ponieważ te figury są opóźnione rozwoju, król odcięty, idziemy pionem do pola przemiany. Skoczek niepotrzebny, przeszkadza nam. Teraz mamy dwa piony. Idziemy. Prawie doszliśmy. Teraz trzeba. Można było pchnąć piona, ale wieża się przydaje, że wpadnie na B7, będzie wpadać na B8, tu będzie robiła takie kuku. Goniec C5. Chciał zaatakował piona, bijemy. Nie dajemy piona. G6. No, lufcik dla króla, ale tu goniec zawsze przyjdzie na H6, jak będzie potrzebował dać mata. Na razie idziemy drugim pionem. Za każdego piona weźmiemy po figurze. Goniec D4. Chce nam zbić wieżę. Nie dajemy. Przy czarnopolowych gońcach wieże powinny stać na białych polach. I tak stoją. Wieża FC8 napad nam na gońca. Idziemy gońcem na E3. Zdejmujemy obrońcę. Jednocześnie nie boimy się. Czarny nie ma jak wykorzystać. Jak przyjdzie wieżą, to zagramy wieżą na B8, więc nie ma tu ruchu. A i tak grozi wieża B8. Goniec C5. Na wszelki wypadek zamykamy wieżę i wieża C7. Przedostatni ruch w partii. To oczywiście można było bić i zagrać taki. Pion idzie jak szalony. Ale po wieża C5 można dać szachę na B8 i czarne się poddały. Po wieża B8, C8.
zwierzą więcej, mamy szansę wygrać. Co tu jest w tej partii najważniejsze? Jeszcze raz mówię. Pierwsza ważna rzecz. Zaczynamy od skoczek F3. Najdokładniejsze pierwsze posunięcie. Redukuje całą gamę debiutów. Nie ma obrony Niemcowiczak. Nie ma królewsko-indyjskiej, nie ma gambitu podapeszczeńskiego, albina i tak, etc. Drugi jest C4 i trzeci G3. To jest najdokładniejsza kolejność posunięć. Piona C4 się nie przejmujemy, bo go zawsze odbijemy, to trzeba pamiętać. Teraz chcemy zagrać gońca i konkretnie idziemy. O, teraz to bijemy. Nie wymieniamy, a teraz wymieniamy, żeby nie mieć kłopotów. Wstępem wchodzimy, otwieramy wieżę i lecimy pionem. Konia zbijamy, bo nam niepotrzebne, a przeciwnikowi mógłby bronić. Idziemy, idziemy, idziemy. Druga wieża wchodzi, drugi pion idzie. Wieża ucieka, przypominam, że przy czarnopolowym gońcu wieżę stawiamy na białych polach. I tu pozwalamy zdwoić piony, co nie ma znaczenia, tu wszystko wygrywa. Ale na początek zamykamy wieżę. No i wygrywamy. Przeciwnik się poddaje. Dziękuję ślicznie za uwagę.